Siemaneczko, z tej strony Piorun, naczelny inżynier w tej miejscowości. A dzisiaj będę montował dysk w tym dockerze. Jest to dobry dysk, który po prostu kupiłem kiedyś w promocji na X-comie za jakieś 60 zł i nosiłem go w plecaku do pracy przez 2 lata. A już wam tłumaczę dlaczego, bo po prostu słuchajcie, nie miałem dockera, żeby ten dysk umieścić gdzieś. O, tak wygląda sam dysk. Więc jak wam mówię, nie miałem w ogóle dockera, żeby go umieścić gdzieś. I po prostu go nosiłem w plecaku przez 2 lata. A dzisiaj mówię, że udało mi się już dokupić brakujący element. To sobie zamontujemy. Aha, dobra. To już to mamy, to możemy wyrzucić, to nie będzie potrzebne. Teraz, jak wygląda sam dokier? Opakowanie. Tak wygląda docker IC Box. Na dyski M2 SATA SSD. Jak to się tutaj się trzyma? Kurwa, powiem szczerze, więcej tej taśmy nie mogli nawalić. Plastik? Wszędzie pchają tego plastiku tyle. O, coś wypadło. Dobra, instrukcja obsługi, jakieś tam pierdoły od tego wypadły. No. Nie no, muszę powiedzieć na pierwszy ogień. Muszę powiedzieć na pierwszy ogień, że sam docker na dysk jest cholernie ciężki. Też widzę, że to naprawdę jest dobrze wykonane. Tak, w opakowaniu dostajemy kabel USB. Oczywiście USB 3.0. Do śmieci. I słuchajcie, ważna rzecz. Jak macie taki kabel, to rozprostowujecie go w ten sposób. Tak jak był złożony, a już wam tłumaczę dlaczego. Dlatego, że może dojść do przerwania ścieżek. W tych przewodach nie macie nie wiadomo jakich mocnych kabelków w środku. Tylko tam są zwykłe, jak to się mówi, przewody aluminiowe powleczone miedzią. I to ma udawać miedziane przewody w środku. I jeżeli zrobicie to w niezbyt dobry, w niezbyt odpowiedni sposób, to możecie uszkodzić cały przewód. To wyrzucamy. Za dużo to my tu nie mamy. Dobra, przystępujemy do roboty. Wiecie, przy takich rzeczach to nie ma się nawet co śpieszyć. Nie wiem, ten śrubokręt niby jest fajny, jest wykonany dobrze, ale... A, wyszło bardzo fajnie. Dobra. Okej. Okay. No i tu mamy samą płytkę
PCB. Jak widzicie, jest Docker. Dobra, ile nasz dysk ma wymiaru, żeby dobrze wcelować? Czyli pełny, ok. Czyli pełny wymiar, tak? Dobrze. Ja takie rzeczy to lubię skręcić porządnie, bo to ma być skręcone, a nie wyglądać. Zobaczcie, najważniejsze. Wiecie, jak się taki dysk wkłada? Bo niektórzy wkładają tak, niektórzy w ogóle odwrotnie jeszcze. A ja go wkładamy po prostu w ten sposób. Pyk. Pyk. I przyłapujemy śrubeczką. Pyk. Śrubokręcik. I przyłapany. Ja to wolę troszeczkę mocniej dociągnąć. O, bo to ma się trzymać. Poczekajcie, sprawdzę. Zrobione. Zrobione. Trzyma się, trzyma się. I gitara. Jak wygląda w środku? Ludzie, no zobaczcie. Widać, że kawał aluminium. Grube to jest niesamowicie. Po prostu widzę, że nie było tutaj oszczędności. I co jest najlepsze? Zobaczcie sobie sami. Jest pięknie. O. Pięknie wy... Jeszcze raz wam to cofnę. Kawałek. O. Zobaczcie, jest pięknie wyprofilowane. Nacięcia są na obudowie. Że płytka idealnie weszła. No nie no, pięknie. Dobra. Teraz zamknąć. Dobrze jest. I skręcić. Dobra, tu mamy, to jest kolejna śrubka, wszystko mamy, dostajemy jedną śrubkę w zapasie. Ja tego dysku i tak już nie będę nigdy wyjmował, chyba że się zepsuje. Wolę sobie dokręcić znacznie mocniej wszystko. Aha. A teraz podłączymy do komputera i sprawdzimy, czy faktycznie to działa. Pyk. Dobra, wyczytał. Powiem wam tak, wyczytał. Tak, jest. Odepnę sobie. Mamy, jest. SSD S400U. Zgadza się, jest. 240 giga. Mamy go. A teraz
Kolejna część. Tak, widzicie mój pulpit, nagrywam z telefonu, ale jak już robić, jak się bawić w recenzję produktu i pokaz, jak się montuje produkt, to od razu zabawimy się jeszcze lepiej. Pokażę wam, jak się formatuje dyski w Linuxie. Dobra. Gdzie my go mamy? Szukamy. PX Kingston. Jest. S400U. Zobaczcie, to jest ten nasz dysk. 240 GB SSD GoodRAM S400U. Zgadza się. I teraz bierzemy opcję, sformatuj partycję, tryb partycji dla wszystkich urządzeń FAT, dla systemu Linux. Nazwa partycji. Timeshift, bo to będzie na kopie zapasowe właśnie samego obrazu systemu w Linuxie i dlatego mi ten dysk jest potrzebny. Usuwajcie zawartości nie trzeba, bo nie będziemy nic usuwać. Ostrzeżenie. Proszę bardzo. Dysk działa. Dobra, fajnie. A jak już go mam, to sobie sprawdzimy. Test wydajności partycji od razu wykonamy. Ale niech będzie tak. No, powiem szczerze, nieźle. Niezły wynik. Dobra. To by było na tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam, piorun burza elektryka.